witamy w odcinku, w którym zobaczycie urodziny świeżego naszego najstarszego kolegi z, po fachu. Nie! Zgasł mi! Odrobimy dla świeżego urodziny w stylu Western! Trochę na biało nam kory, więc po raz pierwszy. Te ludzi potrzeba do dmuchania! Nie! Jedna dmucha, druga patrzy, czy do tego dmucha! Drodzy Państwo, pierwszy świadek tych okrutnych tornad na naszej wsi. Dzień dobry, Pani Natalio. Dzień dobry, nie nazywam się Natalia, tylko Patrick Texas, Texas, superstar. Mieszkańcy naszego Westernu obawiają się, że tornado o nazwie Wściekła Natalia spowoduje, że w całym kraju zabraknie mężczyzn. Uważam, że mężczyźni są niepotrzebni nam, oprócz Pawełka dzisiaj. Powiedzieć, że naprawdę odkąd tornado zawładnęło naszym wylieć, to jest lepiej. Nie! 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 Przepraszam! Tak właśnie będzie z ludźmi, którzy będą chcieli się o to oprzeć. Ale nikt się o to nie będzie opierał. No i co teraz? I gdzie ten drewienko? Trzymaj. To nie jest drewienko, tylko kij osikowy, który możesz zabić wampira normalnie. Widzieliście kiedyś taki drąg? Normalnie ty zabijasz wampira prosto w serce. Jezu, naprawdę na tej wsi mamy niezły sprzęt. Są chłopy, to jest tak. Nie umiem. Mocniej! Osa, nie mogę puścić tego! Nie ma już, okej. Ale osy są malutkie, a wy jesteście duże. Nie. To jest małe? To bydle? Ona jest duża? Widziałeś ją? Nie! Osa! To było tylko z krzaka, jakby nic się nie dzieje, sorry. Ale Julita, wiesz, że tutaj jeszcze ci brakuje trochę. Słuchaj, nie dam rady. Ostatnio, czas na setki. Dobra, czekaj. To był grill majówkowy, całe tam ogarnęłam. Oczywiście wy tego widzowie nie widzieliście, bo nie zostało to dodane do filmu. Tym razem nie mam zamiaru tego ogarniać. Od rana atakują nas ciągle osy, a dziewczyny każą mi zawieszać girlandy. Nie da się w takich warunkach pracować. Gdzie tutaj jest BHP? Ja bym tylko chciała leniuchować cały dzień. Znacie taką bajkę leniuchową? Juliczka! Widzę, bo ja nagrywam kontent. Ja znam bajkę leniuchową. Mam ją codziennie z wami. Chciałam zerwać taśmę, która jest pokłosiem wszystkich imprez naszych. Weź zrób zooma, co tu się dzieje. Ja tego nie dostanę. Ej, Wika, bo ty jesteś odważna, chodź! Kochaniutka, ja teraz pompuję balony. O, ty jesteś odważna! Nie, zawsze osądzasz, że tego nie robię, setka! Za każdym razem, kiedy na imprezach to ja pompuję balony, to ta oto Faustyna podchodzi do mnie i mówi: a kiedy ty będziesz pompować balony, Wika? Ej, Faustyna, ty faktycznie tak pompujesz balony, bo... No ja, tak! Ja też się napompowałaś na Daily 200 od tamtej pory jakoś... Nie! Nie! No! I przyszła sędzina i powiedziała tak, jak jest! Spadło to na mnie! Wstałem wczesnym rankiem. Proszę bardzo. Trzymaj tego balona, człowieku, bo ja muszę przenieść DJ-kę. Nie będzie żadnych balonów z helem na tej imprezie. Koniec. Postanowione na tej... Gdzie jesteśmy? Postanowione na tej imprezie nie będzie żadnych dmuchanych balonów helem. Mega kłamstwo to jest i postanowienie, które jest kłamstwem. Koń poleciał, Wikana. O nie! Rany boskie! Koń na fał! Ogólnie, że nie możemy aktualnie nic zrobić więcej, no bo po prostu uciekają konie po betonie. Jestem strasznie wkurzona. Nasz koń uciekł ze stajni. Ja, co to za wynalazek taki jest? Co ty, mi jakieś pytania? Co myślisz o Wiktorii w kartonie Bochny? Co myślę o Wice? Schowała się w spiżarnię i myśli, że nikt nie wie, że ona tam podjada wszystkie przekąski. Kurzają nas wszystkich. Pszczoły, osy, owady. Nie da się po prostu w takich pracować warunkach. No i to jest mój oficjalny statement. Patrz, jak podpija teraz tam soczek. Tak, tak, bo to jest... Każdy tutaj chowa się jak może tylko. Ludzie młodzi unikają pracy. Tacy jak my. Jest praca do zrobienia, ale komu? Ogarniam znowu tutaj, a to jest ogólnie, to jest najcięższe zadanie, tak szczerze, bo tutaj jest tego mnóstwo do ogarnięcia.
Myślę, że już to wszystko zrobione. Tak, bo zrobiłam to. Kurde, ale jak tutaj pięknie Wika ogarniałaś. No powiem ci, że przed chwilą na ciebie nagadałam tam do kamery, na twoim tle. Zapraszam do robienia co. Ale ja w ogóle wycofuję. W ogóle setka, nowa. Wszystkie słowa, które przed chwilą powiedziałam o Wiktorii Bochnak, wycofuję, bo ja tak szczerze byłam przekonana, że ona tutaj się chowa przed wszystkim, no a ja jestem w szoku. Młodzi ludzie naprawdę pragną pracy teraz. Tak. Jak się robi hobby horse? O nie! Straciliśmy go. Proszę Państwa, wróciłem z Kawalerskiego. Ja nie wiem, co się do końca dzieje. Zaraz się zażegam. Dosłownie wróciliśmy z Gdańska. Bartek się nic nie domyśla. Czekamy tutaj w domu pierwszym Genzi. Bartek niczego się nie spodziewa. Niczego. Uwaga, reakcja Faustyny na tort dla Bartusia. Słuchajcie, plan jest w ogóle taki, że robimy pranka na świeżym. On myśli generalnie, że mamy do nagrania jakieś wstawki dotyczące płyty. O, lecz mocny. Wow. Jest zarąbisty. Natia mówi, że ma dla nas niespodziankę. My podkręcamy, że pewnie zakończenie dęgi. Roku szkolnego też jest. I generalnie zachowujemy się tak, jakby każdy z nas miał opaskę na oczach. Znaczy my nie, bo my idziemy na górę. My uciekamy do góry z tortem i widzimy się. Jest totalnie clueless. Wiem, to nie jest najlepsze. Ja do niego tak, Boże, ale słabo, że nie będziemy mieli urodzin ani ty. No, trudno, no jakby nadrobi się. Dawaj, Bartek, bo już czekają wszyscy! I odrodzi. A co chodzi? No, niespodziankę mam dla was z okazji. Jak? Daily, bo byście takimi grzecznymi dzieciaczkami. I jestem dumna z was. No wiem, że niespodzianka. Dobra, nic nie widzicie? Nie. No to chodźcie. Jesteście, macie też opaski? Ej, dobra, to jest. Ej, dobra, jakby o coś tu chodzi. Łapcie się za ja wam nie ufam. Ej, dobra, po pierwsze, to ja wam nie ufam i trzymajcie mnie mocno, bo jak się wydupcie, to powoli. Jezus, nie! Powoli idziemy. Natalka! Ej, woli. Dobra, czy idziemy powoli? Z moich obliczeń wynika, że jest to tak... Ja mam podejrzenie, że to będzie ogłoszenie, gdzie jest finał. Poczekajcie. I że Karol to dla nas jakoś no. Nie ma. Podpowiedzieć wam coś? No. Bo widziałem Marcela i Grzesia. Co? Może o nie, finał Euro jest dzisiaj. No właśnie... Serio mecz? Jedziemy. Serio, będziemy mieli strefę? Ja się nie ufam, Nati! Nie prankuj nas! Kiełbaskę czuję. Na 3-4 ściągamy opaski. 3-4 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Niech żyje nam. Życzenie. Czekaj, nie wiem. Dziękuję! Ej, w ogóle super tematyka! Ale fajnie! A ja tak, bo my ogólnie w tym roku nie robiliśmy imprez, tylko jakiś tam albo wyjazd i tam imprezka, albo jakiś tam dzień coś tam nagrywania. Ja sobie tak myślę, kurde, nie wiem co bym chciał, bo to jest tak samo, a tak najchętniej to bym imprezkę sobie zrobił, nie? Yeah. No, ale udało ci się, bo akurat tutaj robiliśmy mnóstwo imprez, więc stwierdziliśmy, że będzie mega pasować na zakończenie. Yes, bardzo mi się to podoba. Nie mogę się spróbować. Czemu? Wow, yeah! Ej, ale super, że jesteście! Ale co robiliście? Pięknie wyglądacie! Yes, sexy! Sexy kiałga! Najlepszego, kochanie. Dziękuję. Dla ciebie specjalnie. Ulelelele, jaki piękny! Nasze buzie, nie? Jakie zarobisty, z Red Deada koszulka z naszymi twarzami. Wszyscy mamy takie koszulki, Milas ma teraz na sobie i jeszcze mamy swoje. Co ty gadasz? Ale będzie matching. Poznajesz wszystkich po kolei? Tak. Cześć, dziękuję bardzo. Jest! I love it! Zarobisty. Dziękuję bardzo.
prezent jest oczywiście bardzo świeży. Przyjechałem prosto z Bieszczad. Czy to będą owoce znowu? Nie, ale idziemy w ten sam jakby trop, tak? Co roku jest tak, że jest coś świeżego. Także świeży sok. Jest to sok z malin świeży, bieszczadzki. Uwielbiam, uwielbiam sok. Michał zawsze przynosi takie prezenty, takie wiecie, domowe. Ja kocham takie. Następna rzecz. Dżem również świeży, również domowy. Jej, ja to na pierwsze urodziny dostałem dżem. Żeby nie było za świeżo, odświeżąc. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Nie spodziewałeś się w ogóle? Nie spodziewałem się w ogóle, ale zacząłem myśleć o tym, czy, a może coś przygotowali dla mnie 15-minutową jakąś niespodziankę, przez to, że Grzesiu i Marcy szli. No bo Grześ zawsze wyszli. Grześ zawsze spoileruje ogólnie. Prezent od Genzy świeży dostał już po imprezce. Zobaczcie jego reakcję. Bartuś, oczywiście nie zapomnieliśmy o prezencie. What? Nice! Łańcuch za 40 koła. Siedzi? Siedzi, idealny jest. Bardzo mi się podoba. A teraz wróćmy już na imprezkę. Bartek, czy ty to widziałeś? Nad nami. Tak, jest to przepiękne. Ja chcę to do domu. Jako DJ-ka! Cała załoga rzuca karty na stół. Ej, 27 lat jest dużo. Ej, szczerze, ja w ogóle jak tu weszliśmy i tak widzę te 27, to mam takie... Nie. Za 3 latka obchodzimy 30 tutaj. Jezu, nie mam tego! Dobra, ja chcę się przebrać. Słynne, proszę państwa, buty, które kupiłem specjalnie pod teledysk Prairie. I patrzcie, jak są udupione przez mój odcinek na moim kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mój kanał, to zapraszam serdecznie. Akurat chwilowo mam przerwę, bo nagrywamy film pełnometrażowy i nie mam czasu. Ale naprawdę wrócę z powrotem, z dobrym kontentem. Także subskrybujcie. Proszę państwa, jestem gotowy. Jeszcze raz. Proszę państwa, jestem gotowy. Jeszcze raz. 3, 2. Proszę państwa. Wiesz co, bo telefon dzwoni, to temu mi nie wyszło. Proszę państwa. Cowboy Fresh. Gotowy. Owercia jest nawet. Jak pięknie wyglądasz, cowgirl. Szybko, łap go, bierz tego. Chodź tu, widziałem to. Widziałem to, a mam go. Złapany, proszę państwa, dawać mi pieniądze. To on! Uważajcie, nie zbliżajcie się, bo naprawdę jestem niebezpieczny. No, bo co nam zrobisz? U nas jest dwóch, a ty jeden. Umiejętność dead eye. Slow motion mam. A my mamy dla ciebie prezent. Ula, lajki wielki! Wszystkiego najlepszego świeżutki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, nie trzeba było. Proszę bardzo. Miłe i cudowne wieczorki. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Jak to działa? O co to chodzi? To chodzi o to, że będziecie sobie tutaj nalewać winko. Odze! Ty no naprawdę jesteś kochany. Ale kierbyk przyszedł jakiś! Wszystkiego najlepszego. Proszę państwa, dzisiaj są moje urodziny, ale jutro jest ostatni nasz singiel, czyli moim zdaniem najlepsza nasza piosenka. I w sumie ten odcinek, ta imprezka, to jest imprezka też zakończająca Daily. Tak. To ostatni odcinek Daily, mam nadzieję, że wam się podobało. My naprawdę super spędziliśmy sobie czas. Tak jest, jeszcze to nie koniec odcinka, ponieważ na przykład teraz będziemy robić odsłuch. Słuchajcie, płyty naszej. Jak bijecie milion łapek w górę, to robimy pół roku Daily. Nie. DJ Fausti on the mic, guys. DJ Fausti! DJ Fausti! Jest to, słuchajcie, nasz oficjalny odsłuch naszej płyty. Zaczynamy odsłuch tej piosenki, która, uwaga, ma bardzo fajny przekaz, więc wsłuchujemy się w tekst, póki jeszcze jesteście sfokusowani. Druga droga, za mną nacisnę dalej. Mam dość, jak na złość, o mnie piszą komentarze. Czemu mam być idealny, to nie ja. Włączam offline. Wiesz, jaki progres, ja pamiętam pierwszą piosenkę. I teraz o tym sobie pomyślałem. Nie, dziękuję, nagrałeś co Tatuś powiedział ładnego. Ta piosenka, jak słyszeliście, właśnie opowiada o takim życiu trochę, no, offline, gdzie już wyłączamy te telefony i zmagamy się ze swoimi problemami, które jednak, no... W komentarzach, tak? Tak, więc też fajne nawiązanie jest to do dźwięki naszej pierwszej takiej nutki i myślę, że to dla każdego z nas jest taka też po prostu wzruszająca nutka dla samych siebie. Dobra, leci, słuchajcie, coś, co pierwotnie nazywało się Dżędziara 2, tak już nie będzie się nazywało, ale mega lubię ten kawałek. To jest jeden z top też, no topka, no. Cieszę się, że was tu mam. Mój bestie, czuję się bez nich sama. Z nimi czuję ten vibe. Ale w kwestii
bestii styloweczki. Ufam tylko mojej bestii. Kurde, super! Ej, tu za nami 3 tiktokowe trendy, już wiem, że one będą. Ale jest takie podbaciate, nie? Ale Lewandowska! Tak, wiadomo. Ej, dobra, słuchajcie. Widzowie, zdjęcie! Ej, ale właśnie chciałem powiedzieć, że no naprawdę poziom względem pierwszej, no w sumie to nie była płyta, ale nazwijmy to płyty. Pierwszy piosenek, no to jest kurde mocna przepaść, jest mega, nice. Brawo! Mocna przepaść! Mocna przepaść, jest tragedia! A co jest następne? Następny klub. Ta piosenka jest szalona. Ale ogólnie jest to nuta, na której mieliśmy jedno zadanie. Zaszalejcie. I niektórzy naprawdę zaszalejcie. Jeżeli kojarzycie taki trend tiktokowy ze świeżym, to może wam się tutaj coś obudzić. Ej, dobra, lecimy! Jest ten głos, jest ten głos. Siedzę z ziomkiem, ona to pije przez folklor. Co by się nie działo, zrobię z tego content. Ej, to jest serio, nuda jak z TikToka, tego trendu świeżo. Mówią tobie, chyba muszę kupić drugie. Statwa, parkiet, skacze cały klub. To nie skacze, nie jest sensu, zdjęcie letteru. Vera tutaj powiedziała, że Fausti największy progres. O, dziękuję bardzo, to usłyszycie trap. Trap, uważam, że zwrota życia posadzona. To prawda, tam jest mocno. Nie da się ukryć, patrz. Nóżka chodzi. To jest dobra płyta. Widzisz? Miałem dzisiaj nie tupać nóżką, ale do tej płyty się niestety nie da. Jak to się robi? Teraz czas na moją ulubioną piosenkę. Dobra, poprosimy trap. Dobra, kto mnie za to do środka koła i robi? Fajny przekaz. To będzie... Myślę, że jest wszystko, co chcieliśmy ująć właśnie w tej płycie. No, ekstra, ekstra. No, bardzo fajnie. Gratulacje! Ej, Karol, czy możemy zrobić pogo na koncertach na tej piosence tylko jednej? Nie możemy zrobić pogo! Nie, no musimy! Ale takie mini dla dzieci, no. Dziękujemy za odsłuch, mam nadzieję, że wam się płyta podoba. Widzowie, żeby nie przegapić, zasubskrybujcie kanał. Michu? Tak, to jest dobra płyta, tak? Dalej mi noga chodzi, widzisz? Skończył się już odsłuch, a mi dalej noga chodzi. Pany! Nasz prezent okazał się małym sukcesem, bo Hiszpania wygrała mecz. Yeah! Nie damy się! Nie damy się! Hiszpania, jakiś hiszpańska jakaś przyśpiewka pojawia się. Ola! Wszędzie na imprezie są plakaty, za tego gagatka jest wystawiona cena. Trzeba go jakoś zagonić w kozi róg i wtedy hit! Tutaj coś, co lubi świeży. Hanie. I świeży tak. Ło, co to jest? I wtedy hyc. I mamy świeżego i mamy nagrodę. Co myślimy o tym pomyśle? Myślę, że to jest dobry pomysł. Teraz już rozumiem, dlaczego jest poszukiwany. Właśnie biega na hobby horse. Ej, ja w ogóle trenowałem rzucanie, wiesz? To jest ten moment. Ale to ja cię złapałem, a nie ty mnie. Jest! Mamy go, słuchajcie. Świeży został spytanie, to znaczy, że to koniec imprezy. Nie! Żyje nam! A to żyje! I tradycyjne gryzienie tortu! Dziękujemy wam serdecznie za całe daily, a ja idę się czyścić z tortu. Kocham was! Widzowie! Dziękuję
za oglądanie. Jest to ostatni odcinek Daily. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie ta imprezka była idealnym zakończeniem. Subskrybujcie kanał, kupujcie płytę i do zobaczenia na następny odcinek.